największych granatów całych, jakie znalazłem. W pegmatycie z kamieniołomu granitu dwułyżczykowego, muskowitowo-biotytowego. Almandino grassular. Ciężko znaleźć całe kryształy, bo przeważnie ten pegmatyt jest ściśle połączony. I żeby znaleźć pustkę, w której były całe granaty, to jest ciężko, ale udało się. Nie no, piękny, przejrzysty, jubilerski granat. W ogóle w granicie granat należy do rzadkości w okolicach Strzegomia. Ten jest gotowy na pierścionek. Tu w Przełupie. Tu muskowit, dookoła połamane ziarna kwarcu i kryształy skaleni, a tu skupisko granatów, w tym jeden ten duży. On ma około do 3 mm.